może to są już nasze ostatnie święta w tym domu? Czy może jeszcze jakieś tam spędzimy? Człowiek się stara nie myśleć, ale przychodzi za chwilę koniec roku i od stycznia będziemy koczowali, czy nasz wariant, czy nie. Jesteśmy w miejscowości Zakrzew w województwie wielkopolskim, gdzie odwiedzamy gospodarstwo pani Marii Schulz, które w związku z powstającym centralnym punktem komunikacyjnym może zostać wyburzone. Pani Mario, niech nam pani powie na początku, jak duże gospodarstwo pani prowadzi, no i jaką produkcja tutaj jest prowadzona? Gospodarstwo nasze łącznie liczy 11 hektarów. Prowadzimy uprawę zboża oraz buraków. I również prowadzimy produkcję bydła opasowego. Rozumiem, że to jest rodzinne gospodarstwo. Pani je przejęła po rodzicach, czy po mąż? Po rodzicach. Ja po rodzicach przejęłam swoich. I teraz wspólnie z mężem pani to gospodarstwo? Tak, wspólnie z mężem, razem prowadzimy. A jak wygląda opłacalność? Poza tym jeszcze macie jakieś dodatkową pracę na etacie, czy tylko z gospodarstwa żyjecie? Nie, ja i mąż ogólnie chodzimy jeszcze do pracy. Ponieważ no, te 11 hektarów, no to tak trochę jest mało. Żeby przy dzisiejszych cenach nawozów czy oleju napędowego się opłacało, żebyśmy my mogli z tego wyżyć, tak normalnie. Ale to w ostatnim czasie się zdecydowaliście na to, żeby pracować też na etacie, czy już to nie, od dłuższego czasu? Pracujemy od dłuższego czasu. Powiedziała pani, że jest produkcja roślinna, a poza tym bydło opasowe, to ile sztuk utrzymujecie na co dzień? W granicach od 30 do 40 sztuk. Jak to wygląda, jeśli teraz chodzi o bydło opasowe, jak ceny? Ceny teraz się kształtują tam od 10 do 12 zł. Czyli wygląda to dosyć korzystnie? Mogłoby się wydawać, że wygląda dość korzystnie, no tylko trzeba patrzeć na to, że tona zboża kosztuje 1500, tona nawozu kosztuje 5000 i więcej. Z jednej strony mamy dosyć dobrą cenę, jeśli chodzi o ten żywiec, a z drugiej strony podrożały wszystkie koszty, środki produkcji. Koszty no, produkcji, paszy poszły w górę, no wszyściutko. No kiedyś, rok temu ropa kosztowała 4 zł, gdy była pandemia. A teraz mamy po 8 zł, tak? A po nowym roku będzie, podejrzewam, że blisko 10, bo dojdzie nam VAT, który zostanie zniesiony. Jeszcze szybkie pytanie o park maszyn. Jak to tutaj wygląda? Robicie wszystko we własnym zakresie? Korzystacie z jakichś usług? Z usług korzystamy tylko kombajn do zboża i kombajn do buraków, a resztę wszystko robimy własnymi maszynami. Jakie ciągniki pracują w gospodarstwie? Mamy 30, 60 i Ursusa. No dobrze, no to teraz przejdźmy do głównego tematu naszej rozmowy, a mianowicie tego dramatycznej dla pani wiadomości, o której kiedy się pani dowiedziała? W sierpniu tego roku. Jakie są w ogóle informacje na ten temat obecnie, które pani udało się uzyskać, czy które pani otrzymała w związku z tą koleją, która ma tutaj przechodzić przez pani gospodarstwo? Na tą chwilę to tylko wiem, że kolej ma iść przy naszej stodole. Zburzeniu ulegnie całkowicie wszystko. Znajdująca się u nas szopa, stodoła, chlewnia, budynek mieszkalny i grunty, które mamy za gospodarstwem i po drugiej stronie drogi. Wszystko. Zostaną się nam, z tych 11 hektarów zostanie się może 5, 6, bo to jest na razie, na mapce jest zaznaczone, że taka i taka odległość, ale jeżeli będą większe nasypy, no to będzie większa potrzebna odległość do tej kolei, do tej drogi. Bo na początku, jak zobaczyłam w sierpniu na mapkę, to było, że zostaje się nam tutaj ta cała szopa. Po jakimś czasie zobaczyłam, że już naszej szopy nie ma, że jest i że już są pod na sąsiada działce. A teraz jak się patrzy na mapkę, to są przy sąsiada płocie. A od kogo w ogóle dostała pani te informacje, że taka rzecz tutaj będzie powstawać? Ja dowiedziałam się od koleżanki. Zadzwoniła do mnie i mówi, czy wiem, że przez naszą miejscowość ma iść kolej szybkich prędkości. Mówię, że nie. Pierwsze słyszę. I na drugi dzień do mnie dzwoni i pyta się, czy patrzyłam na mapki. Mówię, nie, nie patrzyłam na te mapki. A ona do mnie mówi, to wejdź i zobacz, co jest. I ja mówię, no to jak możesz, to prześlij mi, co tam jest, a ona mi przesyła i mówi, zobacz, przez twój dom idzie kolej. Po prostu to był szok, że my o niczym jako mieszkańcy wcześniej nie wiedzieliśmy, nie było żadnych spotkań. Nasza gmina też nie zorganizowała żadnych spotkań, żeby poinformować, że
tutaj pójdzie kolej, a były kreski niby zaznaczone na tych mapach, jakieś żółte, czerwone, zielone. Nikt nie powiedział, a jeżeli były zaznaczone, no to było widać, że idzie przez Zakrzew, tak? To dlaczego nikt nie zrobił spotkań z nami, że być może pójdzie tutaj ta kolej? Jeszcze tutaj obok mnie, tak ze 150 metrów, jest wydana decyzja na budowę domu, a numery od 102 w Zakrzewie do 113 są wszystkie w buforze. I to może w każdej chwili ulec zmianie. Na razie jestem ja, a za chwilę się może okazać, że będzie kto inny. Bo teraz wchodząc w internet dowiedziałam się, że na przykład budowa lotniska w Baranowie się przesunęła. Się całkowicie na końcu listopada zmieniło wszystko. Ale żadnych oficjalnych informacji nadal nie udaje się uzyskiwać. Na razie nic nie wiemy. Nasz w gminie Jarocin wariant będzie ogłoszony w pierwszym kwartale 2023 roku. Ale jeżeli oni ogłoszą ten wariant, to i tak nie jest pewne, że na przykład zostanie wybrany wariant, podaję przykład 2, a decyzją środowiskową on nie będzie mógł iść i wtedy może paść na wariant 3, 4 lub 1. A tutaj mówimy w Pani przypadku o tym wariancie czwartym, prawda? Tak, u nas jest wariant czwarty. No tak, ale to, co jest tutaj najbardziej istotne właśnie, to to, że według CPK, według przedstawicieli, decyzje wszystkie były konsultowane, a przede wszystkim z mieszkańcami, którzy są zagrożeni, że tak to nazwijmy, przejściem tej kolei. No a to, co Pani mówi, to jest najważniejsze, że żadnych informacji do dzisiaj tak naprawdę nie ma. No nie ma. Z nami się nikt nie konsultował, nikt nas o niczym nie informował. Podejrzewam, że gdyby nie koleżanka moja, to ja bym nic nie wiedziała. Bo nawet gdyby było zebranie u nas na wiosce i ja bym nie wiedziała, że to akurat idzie przez nasze gospodarstwo, przez nasz dom, no to podejrzewam, że na to zebranie bym nawet nie poszła. Bo żeby iść na to zebranie, akurat wtedy musiałam brać wolne z pracy. Tak samo mąż. Więc gdyby nie sąsiadka, to podejrzewam, żebyś nawet nie wiedziała. Bo nasz sołtys, gdy ja do niego zadzwoniłam, to on powiedział, że on pierwszy słyszy, że przez Zakrzew ma iść kolej. Wiedział, że ma iść, ale z tamtej strony Jarocina, gdzie jest wariant numer 1, 2 i 3. Czyli sołtys teoretycznie, który gdzieś tam z gminy powinien mieć informację, również nic nie wiedział. Również nic nie wiedział. Gdy ja do niego zadzwoniłam, on powiedział, że on pierwszy słyszy, że tutaj ma iść kolej. I że jeszcze tutaj przez moje gospodarstwo. Dowiedzieliście się o tym w końcu z tych nieoficjalnych źródeł i co? Zrobiliście jakieś działania, posunęliście się jakoś i próbowaliście jakoś pozyskać jakieś informacje? Znaczy, gdy się dowiedzieliśmy, no to było zorganizowane zebranie, była podpisana uchwała, że mieszkańcy Zakrzewia sprzeciwiają się budowie kolei szybkich prędkości, nie tylko dla wariantu numer 4, ale dla tych również pozostałych, co są w gminie Jarocin. Były zbierane podpisy, no to wszystko zostało wysłane do spółki CPK i KDP, no zobaczymy, co będzie. Ale mimo tego wszystkiego i tak, gdy mieliśmy konsultacje społeczne z przedstawicielami z CPK w JOK-u, to i tak będzie wybrany jakiś tam wariant. Tylko na koniec jeden pan z CPK powiedział takie słowa, padły, że o ile kiedykolwiek ta linia powstanie. Więc nie wiadomo, jak mamy te ostatnie jego zdanie interpretować. Gdyby ta linia miała przechodzić przez Pani gospodarstwo, to jakie pieniądze mielibyście otrzymać za to? Na ten temat do tej pory ja nic nie wiem. Dowiadujemy się tylko wszystkiego z internetu i te odszkodowania, jeżeli są, to był podany dom o powierzchni około 100 metrów i był wyceniony na 153 tysiące. Potem było jeszcze, do tego była ziemia i to wszystko i Pani się wypowiedziała, że tam było chyba dokładnie 6 hektarów, że za to wszystko, jeszcze jakieś tam budynki, stodoła i chlewnia, to że za to mają dostać 800 tysięcy. Pani po prostu płakała. No bo przy dzisiejszych cenach postawić dom, i już nie mówię o kupnie działki, no to potrzeba jakieś 600-700 tysięcy. A gdzie teraz postawić szopę, stodołę i gdy się ma inwentarz żywy, no to gdzie się z nim podziać? Jedynie jeżeli do tego by doszło, no to ja mogę iść na taką ugodę z tym wykupem, że niech mi postawią taki dom, w jakim stanie mam, szopę, stodołę, no i wtedy ja się przenoszę, a oni niech sobie burzą. Ja nie chcę od nich ani złotówki. Niech postawią tak, jak jest, bo dzisiaj cena jest taka, a za chwilę idziemy do sklepu i które rzeczy podstawowe, które kupujemy, są o 20-30 groszy droższe, a już nie wspomnę o materiałach budowlanych, które tego roku były momentami nawet niedostępne. Brakowało.
bo wiem, bo się kuzynka buduje i nie miała takiej cegły, nie było takiej dachówki, po prostu wszystkiego było brak. Brała to, co było. Teraz dla pani każdy dzień jest w stresie, w strachu przed tym, co będzie? Dokładnie. Na początku nie mogłam się ogarnąć, teraz już jakoś trochę do siebie doszłam, ale cały czas pozostaje. Za 3 tygodnie mówią, że mamy święta, za 4 tygodnie, że jest Sylwester, a my żyjemy w niepewności, co nam przyniesie nowy rok. Czy może to są już nasze ostatnie święta w tym domu? Czy może jeszcze jakieś tam spędzimy? No, mamy córkę, co ma tam 9 lat, to mówi, mama, no przecież dopiero przekładaliśmy dach, założyliśmy w tym roku na wiosnę panele, bo te ceny tego prądu tak, no i co teraz? Ja nie wiem. Człowiek się stara nie myśleć, ale przychodzi za chwilę koniec roku i od stycznia będziemy koczowali. Czy nasz wariant, czy nie? Wy jakbyście planowali tu teraz, nie wiem, jakieś inwestycje w dom, czy w gospodarstwo, to nic nie ma prawa bytu. Nic nie możemy planować. Kompletnie nic, no bo będziemy kładli pieniądze, a oni zapukają i powiedzą, że mamy się, nie wiem, pół roku na wyprowadzenie, oby było te pół roku. Bo słyszę, że są takie decyzje, że jest na przykład tylko 30 dni. Dla pani to jest tym bardziej pewnie trudne, że to jest gospodarstwo rodzinne. Tak, dokładnie. No, każdy by się musiał postawić w takiej sytuacji, mieć gospodarstwo z dziada na pradziada i teraz nagle wszystko, to nie są jakieś stare budynki drewniane, że dobrze, burzą. Trudno, no stare budynki i tak były i tak do rozbiórki. No tutaj jest wszystko budowane w 81 roku. No, nawet jeśli byłyby stare. Stare to. Aż, żeby, nie wiem, burzyć. Ja nie wiem po prostu, gdzie my się podziemy, bo mamy i traktory, i, no i to wszystko, no to trzeba gdzieś pochować. Nikt mi nie postawi w miesiąc czasu, że ja dzisiaj stąd muszę wyjść i wołam sobie firmę i już tak od zaraz przychodzą i mi stawiają oborę i chlewnię i szopę i stodołę. Tak jak gdzie indziej robili, na przykład jak budowali obwodnicę Jarocina, z tego co wiem, no to były tam 2 czy 3 domy do wyburzenia, no to ta firma, która wykupywała ich, no to im postawiła domy. No to niech teraz państwo z CPK, jeżeli tak ta kolej ma przynieść takie korzyści, takie zyski mają być, no to chyba jest ich stać na godziwe odszkodowania. I pan, jeżeli się tak wypowiada pan Chorała, że jeżeli dom jest warty na przykład 1 000 000 zł i jest bonus plus 40%, no to dostaje ktoś tam 1 400 000, no to dlaczego ludzie tak wszyscy na całą Polskę protestują? Protestują, no bo niby ma być to wszystko liczone od wartości historycznej. No to jeżeli ktoś ma dom, co ma 50 lat, no to jaką on ma wartość? Tak jak ta pani w telewizji, znaczy w internecie się wypowiadała, że dom o powierzchni 100 metrów jest warty 150 000. No to co my dzisiaj kupimy za 150 000? Nie wiem, czy na dzień dzisiejszy się postawi mury i się przykryje dach, bo wszystko poszło do góry. I to nie o 100%, tylko o 200-300. Wszystkie pola również zostaną tutaj oddzielone od siebie, tak? Tak. Zostaną oddzielone, no i będą pocięte no, na trójkąty. Bo oni pójdą prostą linią, no i jak pole tak przetną, no to będą same trójkąty.